Witam was w moim let's playu z gry GTA San Andreas i będziemy kontynuować naszą rozgrywkę. No, dosyć dużo czasu minęło od mojego poprzedniego nagrywania, ale wracam do GTA i lecimy. Okej, ostatnim razem nagrywałem z Patrykiem, więc teraz będę sam nagrywał. I może, wiecie, będę miał troszkę więcej koncentracji, bo wiecie, jak się tam gada z kimś, to... Nie pamiętam, czy ten filmik był. Na wszelki wypadek obejrzyjmy jeszcze raz. Jak coś, to sobie przewincie. A, już pamiętam tę misję. No właśnie, wiecie, jak się gada, to trudniej jest się skoncentrować, nie? Na misjach, a ta misja nie jest jakoś tak specjalnie trudna. Mam ze sobą herbatę jakąś jarzynową, nie? Znaczy jarzynową. Z aronią, coś tam. Wiem, że takie ceregiele są z tym internetem, jeżeli chodzi o ustawianie tych kabli, że po prostu mnie szlak jasny trafia, jak muszę sobie przeciągać tutaj do tego komputera. Mój ty, bo siostra tam na laptopie, czy jak ja czasem siedzę na laptopie, to nie mam problemu, nie? Ale do tego trzeba podłączać, do stacjonarnego. Dobra, pamiętam to. Zniszcz wszystkie baraki, będzie ci potrzebny buldożer. Okej. Okay. W ogóle nie powiedziałem, który jest. Gdzie mam telefon? Okej. Okay. Mamy tradycyjnie 2 grudnia, godzinę 14:25. Dobra, gdzie jest ten buldożer? Już nie pamiętam. A, tutaj, Shaxi. Dobra. Siadamy. I jedziemy. Właśnie to jest też głupie, że to na czas trzeba i w ogóle, że to jest jakoś tak odwrotnie. Te sterowanie jest jakieś tak od dupy strony, wiecie? To jest kolejne też, kurde, utrudnienie. Widzę, że od tyłu, nie? Właśnie muszę uważać na ten. Na te beczułki, bo one często wybuchają. Na szczęście to... One na szczęście... Znaczy, na szczęście udaje mi się jako tako wyminąć. No won mi stąd! Ja pierdzielę, słuchajcie, to są natręty. Dobra. No won! Nie mam zamiaru się, wiecie, dzisiaj denerwować. W tych let's playach, kurde. Ja wiem, że to kochacie. Okej, jeszcze mam tutaj kilka do rozbicia. I teraz 2, 3, 4, bum. 3 baraki. W ogóle, kurde, co to za pomysł, niszczyć, kurde, baraki. No, mi się kojarzy z Saint Row, bo wiecie, grałem kiedyś w Saint Row, tam powiedzmy 1/4 przeszedłem. Tam było też coś podobnego. A, tu jest jeszcze jeden. No won mi, stary kmiocie. I tam było też coś podobnego. Tylko, że tam, no troszkę... Troszkę o inną rzecz chodziło. Ale też bardzo fajnie to było. Won. No, dało się. Łyk herbaty. Ten w sroczu jest. Słuchajcie, to i to jest on straszny. No, tak troszkę rozpiździel. No. Wepchnij przenośne WC do rowu. I zalej je betonem. Tak zapamiętam, beton to jest concrete jakoś po angielsku, czy coś takiego. Ja słyszę, znaczy nie jestem pewien, wiecie? Ale coś tak mi się kojarzy. Nie, słuchajcie, wiecie co, ja chyba go zabiję po prostu, bo zaraz mnie coś trafi. Won. Szmato. Nie wierzę, słuchajcie. Nie! A się zatrzymał, słuchajcie, ale fuks. Nie, trzeba ich po prostu rozjechać, słuchajcie, bo nie ma innego wyjścia. Ty zasrańcu. Jeden z drugim. Niże. No. I jeszcze jeden. Co, teraz taki chojraczek już nie jesteś, nie? Jak mogę cię rozjechać? No i jeszcze jeden tam z tylca. A co, boisz się, że tak unikasz? Srońcu. I jeszcze raz. I jeszcze raz. I jeszcze raz, no okej. No i teraz myślę, że będziemy mieli łatwiejsze zadanie. No nie... Oż ty skurczybiku. Dobra. Szybko. Ale, no nie aż tak szybko. Dozer. No bez sensu. Won. Już coś zginął. No nie, no słuchajcie, wiecie co, mam wrażenie, że oni się spawnują, więc to nie ma sensu. Czy jeden tam miał
strzelbę, czy mi się zdaje? Nie, słuchajcie, zaraz mi coś trafi. No serio. No co spieprzasz? Czego się boisz? Jak lecisz na mnie, kurde, z... z autobusem. Z pistoletem. Do czego ty się boisz? Ty czopie. Śmierdzący. No! Nie, słuchajcie, co za matrixy robią to. Już, święty spokój. Już. Jeszcze raz na dokładkę. Coś tak czuję, że jeszcze wstał. Jeszcze by wstał. To teraz słuchajcie, musimy to ostrożnie. Współczuję ci. Bo tam będzie gówno obrzydliwe. No nie dziwię ci się. Okej. Okay. Nie wystarczy go tutaj wrzucić. No. Okej. Okay. No jak gliny, no nie. Ale w ogóle czemu miałby tutaj być? Nie rozumiem. Czy ktoś z kogoś wezwał, czy coś? Pewnie tę betoniarkę, znaczy nie betoniarkę. Pewnie te wystrzały usłyszeli, nie? Won, głupie radio. Mimo tego, że tyle nie grałem w GTA, to jednak za radę im się nie stęskniłem. To na pewno nie. Gro, mogłabyś ze mną współpracować? Naprawdę będę bardzo wdzięczny. Nie będę się tak wkurzał. No i teraz ładnie do Tylca tylko pojedziemy. No, udało się. I lejemy betonem. Okropna śmierć, naprawdę. Wiecie, odkryją go przy jakichś wykopaliskach za 7000 lat. Czy coś takiego. No, mission complete. Także słuchajcie, jedziemy sobie zapisać. Jedziemy sobie zapisać. Szkoda, że nie można wsiąść do tych tramwajów. W mafii można było w pierwszej części, pamiętacie. Ok, zapiszemy sobie. Sprawdzę, jak to się nagrywa. I zaraz do was wracam. I telefon też oczywiście odbierzemy. Ok, wszystko ładnie się nagrywa i kontynuujemy. Telefon. Odbierzemy sobie. Yeah, what? Yo, man! It's Jethro, dude! Hey, Jethro, what up? Well, nie kojarzę go. I was talking to Caesar and, don't get me wrong, dude. I mean, you are one out there dude when it comes to driving, man. But Caesar, he told us how many cars you get through, dude. And me and Dwayne were like, whoa! What is your point, Jethro? No point, man, no point. Just that there's an advanced driving school, like, to jest coś dla mnie, naprawdę. Man, like in Doherty. Driving school? Man, exactly what you trying to say, man? Nothing, man, nothing. It was Dwayne's idea. I think you're, you know, cool and shit. I better go, CJ. I'll see you later. Wiecie, to był tak troszkę pojazd w naszą stronę. Nie umiesz jeździć, no ale to chyba nic nowego, nie? GTA nie umie jeździć. Bo mamy bazookę, nawet nie zauważyłem. Dobra, wykonujemy nową misję. Fotograficzna okazja. Przez ten zasrany deszcz, słuchajcie, nie ma dialogów. Przepraszam was, a to wina gry, a nie moja. Read your mind, Holmes. I picked them up at the Mulholland intersection, and I'm trailing them now. Okay, I'm coming to meet you. Okay. Better make it fast, Holmes. These boys are hanging around. No to jedziemy po Caesara. Motor, motor, motor. Albo może lepiej nie będę jeździł motorem. Wiecie, jak to ja, nie? Muszę sobie przy okazji, słuchajcie, sprawdzić tak, te statystyki różne. Procent, aha, nie, to... to tak, postępy w grze 21%, czas gry ponad 8 godzin. No nieźle. No jak wiecie, no GTA jest długą serią, pewnie się powtarzam po raz nie wiem, który z kolei. Ciekawe ile ogólnie wyjdzie nam w tych statystykach gry. Kurde, wiecie, godzin. Więc jestem spaczony na tym punkcie. O nie, to jest wodziłamka, trzeba ją wyminąć. Okay. Powiem wam, że doszedłem do takiego wniosku, że raczej będę w weekendy chyba tylko nagrywał let's play i je wrzucał. Ale nie jestem jeszcze na 100% pewien, czy taki system wprowadzę, ale zobaczymy. Czyli w tygodniu nie będą się one za często pojawiały. Już my jeden dzień, nie... znaczy jeden tam na dwa dni, albo raz dziennie, czy coś takiego. Że jeden odcinek. Ale niczego nie obiecuję, mówię, muszę się jeszcze namyśleć.
Kurde. No. Ja pierdzielę. Tego mi nie brakowało, słuchajcie. Ej, jak mam to? Jak ja mam to? Aha, pewnie mam wejść na lotnik. Nie, no nie. Nie! Nie proszę, kurde, no. No co do mnie strzelacie? Trzymajcie kciuki, żebym wyszedł z tego w całości, bo to jest w moim wypadku tak lekko możliwe. Nie, ale myślę, jak tam dotrze, słuchajcie, zobaczę sobie na mapę. Gdzie to jest to miejsce? Ach, to tu! Ja jestem mądry, nie? Jak to się zaznaczało? Enter? Nie, no. O, dobra. Słuchajcie, żem w ogóle źle pojechał. Całkowicie. Całka. Pan Dominika wie. Okej. No to idziemy w jakoś teraz inaczej. Tutaj. No! Kurde! Dobra. Napiję się herbaty. Dzisiaj sobie sam ugotowałem fasolkę po bretońsko-wegetariańską. Jak panie wiecie, jestem wegetarianinem. Ale powiem, że wyszła mi bardzo dobra, prawie taka sama jak mamy. Nawet siostra nie poznała różnicy, że tam nie ma mięsa. Bo sobie mięso zastąpiłem soją i tak dalej. I tak prawdę mówiąc, to fasolka po bretońsku jest nie tylko ta wegetariańska, ale jest też wegańska, bo nie ma, wiecie, żadnych jajek i tak dalej. Ani mleka. Więc jeszcze dla wegan to też jest. Okej, musimy uważać na ten samochód policyjny, bo wiecie. No. No kurde, gdzie na jakimś zadupiu mieszka. Czekajcie, muszę się po uchu podrapać. Okej. No prawie, żem się nie zderzył.